Magda Żakowska, witam Państwa. W nocy w całym kraju pogodę psuł będzie front atmosferyczny związany z i rozciągający się pomiędzy słabnącym niżem z nad Białorusi, a niżem z nad Niemiec. Jedynie na krańcach północno-zachodnich zaznaczy się pogodny wyż skandynawski. Z północnego wschodu popłynie teraz zimne, bo arktyczne powietrze. Za sprawą frontu prawie w całym kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu lub mrzawki, a w pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód po północy opady zaczną przechodzić w deszcz ze śniegiem. W wielu miejscach padać może też mokry śnieg. I niestety wzmagać będzie się siła wiatru. Ten w porywach może osiągać prędkość 30, nawet 40 km na godzinę. Nad ranem najcieplej na południowym wschodzie, tu od 7 do 5 stopni. Na pozostałym obszarze 2 lub 3 stopnie. Na północy temperatura spadnie do 1 stopnia, lokalnie minus 1, pokażą o świcie termometry. Jutro nadal pogodę psuć zamierza niżowy front i tylko na zachodzie oraz północnym zachodzie mieszkańcy mogą liczyć na rozpogodzenia, które zapewni pogodny wyż skandynawski. Wszędzie popłynie jednak z północnego wschodu arktyczny chłód. I o ile w Rzeszowie będzie nawet 9 stopni, to proszę spojrzeć, że w centrum w ciągu dnia termometry pokażą tylko 2 stopnie. Odczucie chłodu spotęgują silne porywy wiatru. W regionie w nocy też frontowe chmury, z których popada deszcz, a nad ranem padać może też deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. O poranku niewiele nad zerem, ale jeszcze tej nocy dodatnie wartości 1-2 stopnie. Wiatr chwilami silny, północny. Również jutro pogoda nie zamierza nas rozpieszczać. Będą przejaśnienia, ale będą też chmury, z których padać może deszcz, mrzawka, będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Chłodno, 3 lub 4 stopnie pokażą termometry, ale odczucie chłodu spotęgują silne porywy północnego wiatru, które mogą osiągać prędkość 30 lub 40 km na godzinę. Ciśnienie powędruje w górę, jutro w południe barometry pokażą 1011 hektopaskali. W kolejnych dniach nadal popłynie chłodne powietrze z północnego wschodu i o ile w poniedziałek będzie więcej słońca, to temperatura też nie przekroczy 5 stopni. I niestety taka prognoza to nie pryma aprylisowy żart. Aczkolwiek bardzo bym chciała, żeby ta prognoza była akurat żartem. Do zobaczenia.